Laudetur, laudetur et in nomine macaronari volantis monstri. Kto zna łacinę, ten sobie przetłumaczy. Proszę Państwa, występuję dziś już jako kapłan. Tak, kapłan naszego małego, tajnego zboru latającego pod pora spaghetti. Dokonałem nieprawidłowej wykładni rozszerzającej. Skoro wiernym, zgodnie z zasadami i naszymi prawdami wiary, można być tylko, jeżeli się ma, i tylko to jest warunek konieczny, wystarczający potwora w sercu, nie trzeba do tego żadnych oświadczeń woli, edukacji, wtedy i kapłanem mogę być. W tym rozumowaniu a minoria majus popełniłem błąd. A majoria ad minus byłoby tu dobre, w drugą stronę, jeśli ktoś jest studentem prawa czy prawnikiem, może łatwo napisać w komentarzu, gdzie jest błąd. Prawdy naszej wiary, zasady naszej wiary, który jestem samozwańczym kapłanem, są proste. Przykazanie jeden. Nie bądź dupkiem. Odwołamy się a contrario do wspaniałego tekstu Stanisława Pakarczewskiego z jego książek o Baltazarze Gąbce, gdzie kazał bandziorowi Dżopie Truszce stwierdzić śmierć frajerom. Uwaga. Przykazanie drugie. Nie będziesz krzywdził innych i nie będziesz im wyrządzał szkody. Potwór uwielbia Lex Aquilia, rzymską ustawę poświęconą szywdzie, czyli szkodzie na osobie i szkodzie majątkowej. Przykazanie trzecie dotyczy czystości. Tu potwór jest absolutnie jednoznaczny. Naszym życiem pciowym nie interesuje się kompletnie, natomiast nakazuje myć się i zachować ten poziom higieny, żeby nie wydzielać brzydkich zapachów innym. Tu absolutnie potwór wspiera Boja Żeleńskiego, który pisze, że przeszkadza mu w Polsce nadmiar wody święconej przy niedomiarze mydła. I Kazimierzowi Tytmajerowi, który w swoim czasie kapitalnie pisał o tak jakby tamtejszych konfederatach, tradycjonalistach, że no tak, precz tam z Europą, z nowoczesnością, oby nam znowu mogło śmierdzieć z butów. I ostatnie z naszych przykazań. Bądź w dobrej relacji z sobą i ze światem. Jesteś częścią świata, masz do tego prawa, aby być z nim w dobrej relacji. Bądź w tej dobrej relacji, wypracuj ją przez sensowne, refleksyjne życie. Przez myślenie i przez sensowną, uporządkowaną aktywność. Potwór nie narzuca wam zakazu innej wiary, nakazu wysławiania jego. Możecie mieć innych bogów, no ile tylko chcecie, Jahwe, Allahów, nawet Boga, Chrystusa, nawet straszliwego, asyryjskiego, chujci, lopotli. Absolutnie wszystkich, pod jednym warunkiem. Nie krzywdźcie innych w ich imię, nie wyrządzajcie im szkody. Widzicie, czy nasza religia nie jest najbardziej uniwersalna, najbardziej powszechna? Właśnie katolikos. Być może to my jesteśmy katolikoi, czyli ci powszechni, prawdziwi, potworowi katolicy. Liturgia. Zarzucają nam, że nie ma liturgii. No jak nie ma, kurwa, jeżeli już ładnych parę lat temu w Austrii, w Szwajcarii, kto chce, może sprawdzić. Na mocy orzecznictwa sądów stwierdzono, że ten, kto używa rytualnego nakrycia głowy w postaci durszlaka, nie musi go zdejmować przed zdjęciem paszportu, a możecie sprawdzić, paszportowym czy do dowodów osobistych. Liturgia. Podstawowe zasady. Nie będziesz sypał parmezanu do owoców morza, a ketchupu lał do makaronu. Cud eucharystyczny. Macieju D., dziękuję ci, drogi. Zwróćcie mi uwagę. Przeistoczenie wody i mąki, nawet bez jajek w makaron. Elementy liturgii, które mogą doprowadzić do odpustu zupełnego. Ja powiem tak. Moja ukochana złota jagoda, żona, być może nie wierzy w potwora, ale co najmniej raz w tygodniu jemy makaron. Cudowny, gęsty, zawiesisty, z sosem, proszę Państwa, z mięska mielonego i pomidorowym. Zażeramy się wszyscy. I ja, i syn, i córka, kiedy mieszkała, a z kolei w sezonie letnim, taki makaronik z leciutkim sosem pomidorowym, ze świeżych malinowych pomidorów. No słuchajcie, mam taki napęd, że mogę 40 km na rowerze wybić, 50 w ciągu naprawdę średnim tempem 25 na godzinę. Ja widzę tutaj działanie potwora po tych potrawach. Mam nadzieję, że moja złota jagoda uzyska tu odpust zupełny. Widzę już siebie z nią. Methinks I see in my mind's eyes. Widzę oczami duszy mojej, jak w raju potwora. Rano leci Mozart, skoczny Mozart na rozgrzanie, a wieczorem, jak prawił Albert Einstein, już refleksyjny Bach. Słuchamy sobie i oddajemy się mądrym rozmowom o tym, dlaczego nie udaje się do tej pory wielka unifikacja oddziaływań fizycznych. Zapraszamy do naszego kościoła i pamiętajcie też, kto stwora wspiera, przystępuje do naszego tajnego zboru i karmi w ten sposób potwora. Znaczy nie jest tajny, bo prawda zakazuje tajnych związków. Jest absolutnie jawny. Tutaj już ze sobą mi dzwoni, ale dłużnak na głowę. Ramen, proszę Państwa, ramen i więcej makaronu. Con fuoco, più di fuoco, con macarono, con pasta.